Dzień dobry, Michał Wojcieszek, Jara Poland. Spotykamy się tutaj na gospodarstwie u Pawła Krawca. Jak Państwo widzą, mamy tutaj plantację borówki pod osłonami. Tak naprawdę jest końcówka kwietnia. Mimo wszystko temperatury i pogoda nie odpowiadają tej porze roku. Przed chwilą sprawdzaliśmy temperaturę gleby, waha się ona około gdzieś 10 stopni. Oczywiście poza tunelem temperatura tutaj na zewnątrz też nie jest jakaś wysoka, gdzieś to jest około 10 stopni. Czyli ten start wegetacji nie jest zbyt dynamiczny. Jak Państwo zresztą widzą, tutaj to kwitnienie jest powolne. Natomiast warto dostosować to nawożenie do tego, co tutaj mamy na plantacji. Chociaż tak naprawdę musimy pamiętać, że to nawożenie na start wegetacji rozpoczyna się już w zeszłym roku, kiedy mamy po zbiorach, mamy to nawożenie przed fazą spoczynku, czyli uzupełniamy te substancje, które zostały wyciągnięte w trakcie zbiorów, dostarczamy tych mikroelementów, które będą potrzebne także, żeby znosić lepiej te niskie temperatury w tym kolejnym sezonie na wiosnę. No oczywiście, biorąc pod uwagę sytuację na nawozów w obecnym roku, warto też wykonać te analizy gleby, tak żeby nasze nawożenie było jak najbardziej efektywne, czyli sprawdzić to, co mamy dostępne i dostarczyć tych składników, których roślinie na pewno będzie brakowało. Jeżeli chodzi o to podstawowe nawożenie, to oczywiście rozpoczynamy tutaj od Jaramila Complex, czyli tego naszego podstawowego nawozu, jeżeli chodzi o segment posypowy. Nawet jeżeli mamy tą fertygację, to wiadomo, że z fertygacją nie ruszymy od samego początku i warto dostarczyć tych składników, które znajdują się w kompleksie. Szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o fosforze, który jest niezbędny do regeneracji systemu korzeniowego, no a wiadomo, pozostałe składniki jak azot, magnez, oczywiście potas i mikroelementy będą niezbędne. Oczywistym uzupełnieniem tutaj jest siarczan amonu, który też będzie źródłem azotu tego amonowego, czyli bardziej preferowanego przez borówkę. No i także ten nawóz będzie nam stabilizował to pH na niskim poziomie, które też jest preferowane przez borówkę. Jeżeli chodzi o takie standardowe zalecenia, w przypadku kompleksu dajemy tutaj około 45 do 50 gram na krzak. Mówimy tutaj o borówce w pełni owocującej, czyli takiej około 4-5 lat po wysadzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o siarczan amonu, będzie to około 30 gram. Tak jak powiedziałem, warto mimo wszystko zrobić tą analizę gleby. Może się okazać, że tego azotu potrzeba mniej. Może się okazać, że tego fosforu czy potasu będzie potrzeba więcej na start. Dlatego warto to też uzupełnić. Także jeżeli dajemy ten nawóz, żeby był jak on najbardziej wykorzystany przez roślinę. Natomiast wracając do tych warunków pogodowych, tak jak wspomniałem na początku, ta temperatura gleby jeszcze nie jest optymalna dla pracy systemu korzeniowego. Teraz mamy około 10 stopni, natomiast w najbliższych dniach też są zresztą zapowiadane ochłodzenia, czyli ta temperatura gleby może spaść i ten system korzeniowy nie będzie pracował w pełni swoich możliwości. Dlatego warto tutaj, jeżeli mówimy o początku sezonu, zastosować takie interwencyjne nawożenie dolistne, szczególnie jeżeli mamy tutaj okres kwitnienia, kiedy jest to okres intensywnych podziałów komórkowych, okres właśnie tego intensywnego rozwoju kwiatostanów i mamy tutaj szczególnie duże zapotrzebowanie na fosfor, oczywiście azot i także inne mikroelementy. Tutaj rozwiązaniem firmy Jara jest stosowany i polecany od wielu lat Crystallif Fruit Controller. Jeżeli chodzi o ten nawóz, to dokładnie on dostarcza tego, co roślina potrzebuje w okresie właśnie takich chłodów, czyli tych dni wiosennych, tego startu wegetacji, kiedy ta temperatura gleby nie jest najwyższa, natomiast temperatura powietrza robi się już taka ciepła, czyli taka stymulująca wegetację. Mamy ten wyrzut kwiatów, wtedy zwiększa to jest to zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Czyli tutaj z fruit kontrolerem dostarczamy właśnie tego fosforu, czyli tego nośnika energii, tego, co jest potrzebne do właściwego rozwoju kwiatostanów. Dostarczamy magnezu, dostarczamy azotu, dostarczamy siarki i dostarczamy także dwóch tutaj istotnych mikroelementów, jakim jest cynk i bor, czyli dwa te mikroelementy, które będą nam poprawiały tolerancję na niskie temperatury, czyli w tym okresie, kiedy mamy zwiększone prawdopodobieństwo uszkodzeń mrozowych w związku z tym, że powstają nam nowe delikatne tkanki, natomiast te temperatury w nocy jeszcze mogą spaść poniżej zera, czyli chcemy dodatkowo zabezpieczyć te rośliny. I to jest tak naprawdę ta podstawa, o której powinniśmy pamiętać w przypadku nawożenia na start wegetacji. A oczywiście, jeżeli te temperatury
będą wyższe, wiadomo, że ta wegetacja przyspieszy i wtedy trzeba uzupełnić nasze nawożenie o dodatkowe składniki. Jeżeli temperatura pozwoli, no to ruszamy tutaj w tym przypadku z fertygacją i w odniesieniu do naszego programu, który opublikowaliśmy w tym roku na konferencji borówkowej, mamy nowy program fertygacji do borówki opierający się na Superbie Blue, czyli jest to nawóz dedykowany specjalnie do tego typu uprawy i tutaj, jeżeli tylko temperatura pozwoli, można ruszać z fertygacją tym nawozem. Jest to nawóz o tyle kompleksowy, że możemy nasze nawożenie bazować wyłącznie na tym produkcie i jeżeli chodzi o dawkowanie, no to również odsyłam znowuż do analiz gleby, analiz wody, natomiast taka średnia ilość nawozu, który powinniśmy przeznaczyć, to jest około 30 kg na hektar na tydzień w tym początkowym etapie fertygacji. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu do nas, zachęcamy również do zgłaszania się, jeżeli mają Państwo analizy gleby, analizy wody, to wtedy staramy się doradzić tutaj, jak właściwie dobrać te dawki do nawożenia w tej początkowej fazie. No i zachęcamy do jak najbardziej pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie nawożenia, tak żeby Państwa plantacja najlepiej skorzystała właśnie na tym właściwym nawożeniu.